Zmaganiami piłkarskimi Orlików z rocznika 2008 i 2009 zakończono sportowe świętowanie 9 dni gminy Bożencin. 5 zespołów wzięło udział w rozgrywkach o Puchar Wójta Janusza Kwaśniaka. Goście, czyli Olimpijczyk Szczurowa, Moksil Piast Czchów oraz drużyna ze Skrzyszowa oraz drużyny gospodarzy Sokole Orliki z Bożencina. Dzisiaj był turniej jeden, we wtorek był turniej młodzików, starszych kolegów ich oraz w ramach Dni Gminy Bożencin był także turniej piłki plażowej organizowany w sobotę, także o Puchar Wójta Gminy Bożencin Janusza Kwaśniaka. Przede wszystkim dobra zabawa, w końcu mamy okres wakacyjny i dzieci i młodzież przebywają w domu, więc no mają okazję z tego domu wyjść i poruszać się na wolnym powietrzu, w tym przypadku grając w piłkę nożną. Dobra zabawa i sportowa zdrowa rywalizacja przyświecała młodym piłkarzom i piłkarkom, chociaż na murawie w Bożencinie nie brakowało spięć i gry na pełnych obrotach. Tutaj nie chodzi głównie o wynik, są tam jakieś puchary, dyplomy, jednak tutaj uśmiech i przede wszystkim dobra zabawa jest na pierwszym miejscu. Tutaj nie brakuje ostrych spięć, ale wszyscy podają sobie rękę i przepraszają, jeżeli coś niestosownego zrobili. Tak, rywalizacja ostra gra, ci najmłodsi są bardzo ambitni, mają swoich idoli, czyli gwiazdy piłki nożnej z różnych klubów piłkarskich. Więc też mają pewnie z tym związane swoje marzenia, aby doskonalić swoją formę umiejętności tak, aby kiedyś być takim sportowcem rozpoznawalnym i z takimi umiejętnościami jak na przykład Robert Lewandowski i Ronaldo, czy też inni, więc no jest trochę z gry na tym boisku sportowym, z zaciętości. Taka zdrowa rywalizacja kształtuje charaktery młodych zawodników, bowiem już od najmłodszych lat, mogąc grać w piłkę, czują się doceniani. Grają nie tylko ze sobą, ale mają możliwość poznania innych drużyn i ich gry, a do tego uczą się od siebie nawzajem. Jest to dla nich sprawdzenie swoich umiejętności na szczeblu tutaj gminy, a także na szczeblu powiatu, bo także inne zespoły przyjeżdżają. Oprócz meczów takich sparingowych są takie turnieje, które sprawdzają, a także poznają innych zawodników z naszymi zawodnikami po prostu. Doskonalenie swoich zainteresowań i pasji. No przecież ci ludzie, młodzi ludzie, mówimy tutaj o Orlikach, to jest rocznik 2008 i 2009, na co dzień uczestniczą w zajęciach szkółek piłkarskich w różnych miejscowościach, nie tylko gminy Bożencin, ale również powiatu brzeskiego i tarnowskiego. Mamy dzisiaj gości również spoza gminy, nie tylko zespoły stąd. Więc jest to okazja do rywalizacji, do sprawdzenia swoich umiejętności, do sprawdzenia swojej formy, doskonalenia tej formy i temu właśnie tego typu turnieje sportowe służą. Gmina Bożencin stawia na młodzież i ich rozwój sportowy, dzięki któremu mogą spełniać swoje marzenia i trenować piłkę nożną. Zainteresowania ze strony dzieciaków również nie brakuje. Ja tutaj jestem animatorem na Orliku w Bożencinie i widzę, że tu dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Czasami czekają na mnie, zanim ja otworzę Orlika, a nie odwrotnie. Także wszystko na plus, wszystko, przynajmniej dzieciaki, które uczestniczą u mnie na zajęciach, chętnie biorą udział w zajęciach, dopytują się, kiedy będą jakieś turnieje, kiedy zajęcia następne, kiedy będą mogli przyjść jeszcze dodatkowo sobie na inne zajęcia, spróbować jeszcze swoich możliwości. Najlepszą drużyną podczas ostatniego turnieju dla Orlików okazała się drużyna gospodarzy, czyli Sokole Orliki, rocznik 2008. Za nimi uplasowali się chłopcy z Piasta Czchów, a trzeci był zespół Olimpijczyk Szczurowa. Patrycja Kumorek, Tarnowska TV.